Cześć. No, cześć, to ja. No, jak kto, no, co ty pytasz, jak kto? Do ciebie dzwonię przecież, znamy się już 20 lat. Co, i znalazłem cię na naszej klasie. Jak nie jesteś na naszej klasie? Właśnie znalazłem sobie zdjęcie na naszej klasie, bośmy chodzili razem do szkoły podstawowej. I widziałem później twoje zdjęcia na fotce, wiesz? Wyglądasz naprawdę super, kurde, i teraz, wiesz, musimy, ja musiał się z tobą spotkać bardzo. Nie, no i o czym ty gadasz? Przecież 20 lat temu cię widziałem ostatni raz. Ale wyglądasz super, jesteś tak piękna, miałaś taki czerwony, taką spódniczkę ładną, wiesz? Nie w żadnej klasie, tylko na naszej klasie, na internecie, na... No to może córka cię zalogowała, nie wiem, albo ktoś, no przecież to już tyle lat minęło. No to dlatego mówię, nie? No i spotkałem, ja tam nie wiem, przecież ja z tobą chodziłem do jednej klasy, żeśmy razem chodzili. No i w jakim? W Opolu. Jak nie chodziłaś w Opolu, a gdzie ty mieszkasz? Słuchaj, wiesz co, bo ja powiem ci tak, jakbyśmy się mogli spotkać, nie? Chodziliśmy razem, jestem twoim kolegą z podstawówki, mówię ci. Ja kupię ci bukiet róż i BMW ci chcę dać w prezencie. No ja mam 74. Nie, to byłaś ty. Byłaś piękna, normalnie i ten miałaś wtedy, pamiętam ten. Miałaś taki, taką czerwoną spódniczkę, jak chodziłaś. No ale teraz jest, mieszkasz w Opolu. Ja cię znalazłem po tym podejście, że w Opolu właśnie. No ale na naszej klasie jesteś. I na fotce też jesteś, PL. No ale to może ktoś cię zalogował. Córka albo syn. No to córkę, no to ja właśnie znam też twoją córkę, bo też ją widziałem tam. No ale ma twoje zdjęcia i chyba cię, właśnie ona cię tam pisała, dlatego ja, wiesz, zobaczyłem twoje zdjęcie i razu cię poznałem. No ale dobrze, no ale jakie nazwisko? Pamiętasz nazwisko? Jest to, słuchaj, to było tyle lat temu, że już ciężko jest pamiętać nazwisko. Ja tylko pamiętam cię po twoim wyglądzie po prostu, no. Telefon pan, no ja nie jestem pan, ja jestem Darek. Ty pamiętasz Darka z klasy swojej? No nie, ja w takim nie chodziłam. Jak nie chodziłaś? Nie, nie że chodziłaś, tylko że byliśmy w jednej klasie. No nie, Boże, no nie byliśmy w jednej klasie, bo nie ma takiego, nie było Darka u mnie. Ja chodziłam w Świdnicy do szkoły, a nie tu w Opolu. No ja też chodziłam. Przecież ja o tym wiem, bo ja też chodziłem, tylko ja ci mówię, że cię znam. Ja po prostu, bo ja wyjechałem za granicę parę lat temu, nie? I nie było mnie jakiś czas, długi czas i dlatego ja też już nie pamiętam, ale mówię, zobaczyłem twoje zdjęcie na naszej klasie i od razu zorientowałem się, że to jesteś ty, ta, w której się kiedyś zakochałem bardzo. Ale, czy to może coś do mnie podobne?
a skąd też bym mnie trochę zszokowała, bo ona nie ma zdjęć z moich młodych lat, to u mnie przyjdzie. No to nie wiem, kto to zrobił, tylko on po prostu, ja wiesz, siedziałem na internecie, szukałem i znalazłem. Ja teraz w Niemczech mieszkam, wiesz? Ja bym cię chciał zaprosić do siebie, do Niemiec, do Monachium, jakbyś przyjechała do mnie. No nie, absolutnie to też jest niemożliwe, bo... Będziemy chodzić razem na mecze Bayernu Monachium, bo teraz będą mieli szansę w Lidze Mistrzów, jakbyś chciała. Nie, ja cię zabiorę do siebie, przysięgam. No nie, bo ja mam męża, no a po co ci ten mąż dostał go? Wracaj do starej miłości, a tam mąż. Mąż to jak wąż. No, ja też mam dwa węże. Mam kobrę jedną, królewską i mam tego, królowca syberyjskiego i pytona jeszcze mam takiego, ale malutki jest w ogóle, wiesz, bo dopiero się urodził. Nie, no bo ja je mam tak, wiesz, bo ja je trzymam tutaj tak na w razie W, wiesz o co chodzi, jak W11. Znasz W11? Nie oglądasz? Tam ta Ania Potaczek, ona też taka wężowa ta jest trochę i dlatego ja tak sobie W11 i węże i tak dalej. A widziałeś Węże i The Film? Nie oglądam. O takich dużych bestiach podziemią żyły i takie miały języki węże i wodowate. No, to nie oglądaj, bo to głupie filmy, ale powiem ci, że to co, przyjechałabyś do mnie? Ja ci kupię jutro bilet i wyślę po ten adres. To nie jest pomyłka. Bo ja chodziłem do, ty chodziłaś chyba do A, a ja chodziłem do B klasy. Ja byłem rok starszy od ciebie. Ja nie chodziłem z tobą do jednej klasy. No to może moja córka do mnie podobna. Czy ktoś, no ale... A skąd ten numer telefonu? Proszę? A skąd numer telefonu masz? No właśnie dostałem z naszej klasy, dostałem tam. Ten numer? Tak, bo ja pisałem do tego, który założył naszą klasę i on mi dał ten numer właśnie. No. Powiedział, że bo ja bardzo prosiłem o kontakt z tą kobietą i dał mi numer. No to nie, to nie chodzi, na pewno nie chodzi o sąsiadkę, bo tą sąsiadkę to ja wiem, to ja... No ale w Świdnicy chodziliśmy do szkoły. Ale ja byłem starszy o rok od ciebie, jestem. Jak niemożliwe? No a myślisz, że skąd ja cię znalazłem? A nazwisko pamiętasz? Twoje? Tak. Po tylu latach? No. Chyba nie bardzo. No nie bardzo. A twoje jakie? Moje? Tak. Kopyszczyński. Nie, to takiego nie chcę. Rok, ja jestem rok starszy z klasy od ciebie. Nie. Tylko mówię, zawsze mi się bardzo podobałaś i ja bym... Chciał zaprosić cię do siebie do Monachium, jakbyś przyjechała. Nie, to nie, to nawet mowy nie ma o czym mówić, nie do Monachium, oni się nie kojarzy, nie ma mowy. To jest naprawdę jakaś pomyłka, no. Nie może być pomyłka. No pomyłka. Słuchaj, bo my teraz tu w Monachium, wiesz co mamy? No. Oni nam kurwa sklepy tu polskie otworzyli, wiesz? No. No i normalnie byś sobie żył jak w Polsce, tylko że... Trzeba by nam było, bo ja jestem kibicem futbolu, wiesz, bardzo wiernym, Bayernu Monachium. Byśmy chodzili sobie razem na mecze co tydzień. To nie wchodzi w żadną grę, żadne absolutnie i to jest naprawdę jakaś pomyłka, poza tym nawet gdyby to ja nie... W ogóle wiesz, to teraz Ozila nam sprzedali, wiesz, z tego. Nie wyjechałabym i nie ma mowy, to...
to jest naprawdę pomyłka. Ale ja po ciebie przyjadę, ja będę u ciebie za 20 minut. Nie, no nie, bo mąż narobi awantury, no. Ale co mąż? No co mąż? No mąż, no. No to weź mu daj jakiegoś domestosu do picia, albo coś, żeby już się nie obudził, zasnął, czy nie coś tam. Nie ma o czym mówić, no. Przepraszam cię, ale nie ma o czym mówić, bo ja naprawdę nie znam. Dolej mu domestosu. No daj mu piwo z domestosem. Ale nie, proszę. I pojedzie do Monachium.